Takiego wyczekiwania na budżetowca dawno nie widziałem. Sony Xperia 4 może być hitem. Po tegorocznych technologicznych targach w Barcelonie już od samego początku było bardzo głośno o Sony Xperia E4, która wiąże ze sobą trzy bardzo ważne kwestie. Telefon jest ładny, jest nieźle wykonany i co najważniejsze, jest stosunkowo tani. Sprawdźmy więc, jak spisze się w moim teście. Pytaliście ostatnio o mojego prywatnego Facebooka, jeżeli ktoś chce, może mnie tam zaobserwować, co tam się robi. Link oczywiście również w opisie. Pierwsze wrażenie związane z Xperia 4 było dosyć nietypowe. Po wyjęciu z pudełka pomyślałem sobie, matko bosko, co on taki szeroki. Moja reakcja była jak najbardziej uzasadniona, bo telefon jest nienaturalnych rozmiarów. Takie doznanie potęguje ładnie wyglądająca ramka, która dodatkowo pogrubia urządzenie. Dochodzi do tego tylna klapka, która nachodzi na brzeg smartfona i w rezultacie otrzymujemy takiego małego klocka. Wizualnie Xperia 4 jest czymś nowym, nie można powiedzieć, tam już gdzieś go widziałem. Telefon jest bardzo nowocześnie zaprojektowany, mimo że tego typu design nie wszystkim będzie na pierwszy rzut oka pasował. Tylna klapka to już raczej styl mocno minimalistyczny, bo ciężko szukać tu czegokolwiek wyglądającego ekstrawagancko czy nietypowo. Absolutnie nie jest to żadną wadą, bo dzięki temu telefon wygląda elegancko i ma to coś w sobie. Użyte w procesie produkcyjnym materiały stoją na bardzo wysokim poziomie. Tylna matowa klapka nie zbiera rys, jest niezwykle trwała i po kilku miesiącach powinna wyglądać jak nowa. Poddawałem ją ciężkim nożyczkowym testom, ale wychodziła z nich obronną ręką. Aż takiej pochwały nie doczeka się spasowanie elementów. Na bokach tylna klapka słabo styka się z korpusem urządzenia, przez co nie trudno usłyszeć trzaski. Całe szczęście, ściskając pozostałe części Xperia 4, nie doznamy tego samego wrażenia. Jest to budżetowa konstrukcja, więc można to puścić w niepamięć. Najbardziej w kwestii wykonania drażniła mnie nietypowa cecha wyświetlacza. Przeraźliwie on zbiera wszystkie odtłuszczenia, brud i w rezultacie kontakt palca z ekranem nie jest taki przyjemny. Każdemu nowemu posiadaczowi E4 sugerowałbym zakup klasowej folii ochronnej, bo czyszcząc co chwilę telefon może wpaść w jakiś szał. Szał mogą również wywoływać przyciski regulacji głośności. Po pierwsze, są wielkie jak krowy, a przynajmniej takie wrażenie odbiera użytkownik w trakcie korzystania z nich, a po drugie, ich czułość jest przeraźliwie wysoka. Każde przypadkowe przyjechanie palcem po krawędzi kończy się zmianą głośności. Jeżeli komuś mało, to dodam, że skok przycisków jest prawie niewyczuwalny i w 80% myli się przycisk podgłośnienia ze ściszaniem. Niestety, regulatory głośności są najsłabszym punktem Xperia 4. Na prawej krawędzi odnajdziemy również dobrze wykonany włącznik, do którego nie mam zastrzeżeń, wpisuje się należycie. Lewa strona skrywa jedynie port micro USB, góra zaś złącze jack 3,5 mm, a dół miejsce na podpięcie smyczy, które w dzisiejszych czasach mało kto używa. Tył został zagospodarowany oczywiście na aparat, w tym przypadku o rozdzielczości 5 megapikseli wraz z malutką diodą doświetlającą. Nie zabrakło również loga Sony oraz głośnika multimedialnego. Japończycy na froncie zastosowali bardzo sprytny ruch. Głośnik, rozmów oraz mikrofon zostały przysłonięte identyczną siatką, dając wrażenie głośników stereo. Drogi użytkowniku, nie da się nabrać. Oprócz tego zobaczymy tu kamerkę do wideo rozmów o rozdzielczości 2 megapikseli, która radzi sobie bardzo dobrze nawet w ciężkich warunkach oświetleniowych. Standardowe urządzonka, takie jak czujnik światła i zbliżeniowy, są na pokładzie Xperia 4. Najwyższy czas na ekran, któremu poświęcimy chwilę. Przekąt na 5 cali, tak proszę mnie nie poprawiać, to nie jest błąd. I rozdzielczość 540x960 pikseli są głównymi parametrami wyświetlacza. Ciężko dopaść budżetowy telefon z tak dużym ekranem. Widać, że Sony chce zrobić coś innego niż wszyscy, a to bardzo cenię. Niestety gęstość pikseli na cal zaskakująca nie jest. 220 ppi to wynik typowy dla tej półki cenowej. Nie wiem, czy wzrok mi się pogorszył, czy rzeczywiście patrząc na odległości 30-40 cm nie widać poszarpanych treści. Jedno jest pewne, nie odczułem podczas testów wielkich niedogodności z tytułu słabej rozdzielczości. Wyświetlacz został wykonany w zwykłej technologii LCD IPS. Barwy są fajnie odwzorowane z niezłym kontrastem i na ogół mogę je pozytywnie ocenić. Głębia czerni wpasowuje się w poziom tego wyświetlacza, biel jest czysta, tylko kolor czerwony w mojej opinii jest bardzo sprany, wręcz różowy. To niestety na minus. Jasność ekranu nie jest powalająca. Podczas dni, w których testowałem E4, słońca było sporo, przez to urządzenie czekało duże wyzwanie. Jak sobie Xperia E4 z nim poradziło?
ambiwalentnie rzekłbym, momentami było całkiem nieźle, ale czasami refleksy skierowane w oczy użytkownika powodowały konieczność osłonięcia ręką wyświetlacza, żeby móc cokolwiek doczytać. Do pracy w terenie jest to średni wybór. Kąty widzenia nie są idealne, ale jak na tę półkę cenową są jak najbardziej poprawne. Delikatne odchylenia od normy obrazu przy przechylaniu urządzenia nie są szczególnie drażliwe. Podczas testów Xperia 4 nie sprawiła mi problemów w tej kwestii, więc narzekać nie będę. Niestety nie dokopałem się do informacji o obecności szkła Gorilla na E4. W opracowaniu technicznym Sony podaje, że jest jakaś powierzchnia chroniąca ekran, lecz żadne konkretne informacje nie padają. Egzemplarz testowy dostałem jako nowy, więc podczas mojego użytkowania niewielkie szanse były, żeby wyskoczyły zadrapania, jednak mogę stwierdzić, że telefon mocno nie powinien się rysować. Iż dużo pewniejsze informacje mam odnośnie podzespołów i mocy obliczeniowej E4. Dowodzącym komponentem jest 4-rdzeniowy procesor MediaTek o taktowaniu 1,3 GHz o architekturze Cortex A7 wraz z procesorem graficznym Mali 400MP. Powiedzieć sobie to należy prosto i wyraźnie. Są to leciwe podzespoły, które mogą zapewnić jedynie płynną pracę przy mało wymagających procesach. Nie należy się spodziewać cudów podczas grania, bo nie do tego została E4 stworzona. Co do baterii, muszę powiedzieć, że Sony trochę nas oszukało w informacji na stronie. Producent podaje, że Xperia 4 jest w stanie wytrzymać nawet 2 dni na jednym ładowaniu. Bzdura. Z telefonu można wyciągnąć spokojnie 3 dni pracy przy ekonomicznym użytkowaniu, a przy włączonym przez cały dzień przez tyle danych, bezproblemowo 2 dni. To wszystko za sprawą akumulatora o pojemności zaledwie 2300 mAh. Widać tutaj, że Japończycy przyłożyli się do strony oprogramowania i ograniczenia poboru energii przez ekran i procesor, dzięki czemu osiągi tego urządzenia są znacznie większe. Sony Xperia 4 działa pod kontrolą systemu Android 4.4.4 z nakładką autorską Sony, która nie została przebudowana. Producent stawia na sprawdzone rozwiązania. Fakt, przydałoby się lekkie odświeżenie wyglądu, bo dawno tego nie było, ale z drugiej strony launcher Sony bardzo mi się podoba. Jest lekki i przyjemny dla oka. Sam telefon działa dosyć płynnie, od czasu do czasu musi dłużej pomyśleć, ale nie spotkało mnie ponowne przeładowywanie widgetów i skrótów na pulpitach, co w Androidzie jest chyba najbardziej dokuczliwe. Xperia 4 nie jest demonem szybkości, ale tego też od niej nie można oczekiwać. Szukając nowości w systemie, natknąłem się na aplikację Party Share. Pomyślałem sobie, super, jest to na bank odpowiedź na samsungową aplikację Group Play, umożliwiającą odtwarzanie na kilku urządzeniach tego samego filmu czy piosenki. Jakie wielkie było moje rozczarowanie, gdy dowiedziałem się, że Party Share polega jedynie na przekazywaniu multimediów przez kilku użytkowników do urządzenia głównego, na którym można odtwarzać te pliki. No niestety, jak dla mnie to mała innowacja. Miłym gestem ze strony Sony jest wyposażenie E4 w program antywirusowy. Coraz częściej celem ataków hakerów stają się smartfony, dlatego też takie zabezpieczenie jest jak najbardziej na plus. Xperia 4 bardzo ładnie radzi sobie z obsługą filmów HD. O wyższych rozdzielczościach ciężko mówić ze względu na takie same możliwości obliczeniowe procesora, ale wideo 720p obsługiwane jest w 90%. Komfort oglądania klipów na tym urządzeniu jest również bardzo dobry. Duży 5-calowy ekran do zadań filmowych nadaje się rewelacyjnie. Największą zmianę doznał odtwarzacz muzyczny w porównaniu do poprzedniej generacji Xperia E. Od teraz interfejs jest bardzo stonowany, uproszczony, wygląda porządniej, ale też nieco mniej efektownie. Oczywiście nie jest to żaden problem, można się do tego przyzwyczaić. Sony jak zawsze pchnęło w E4 ogrom muzycznej technologii, dzięki czemu jakość dźwięku na słuchawkach jest wyskokowa. Czegoż nie można powiedzieć o głośniku zewnętrznym, który bzyczy, szumi i ogólne wrażenie jest słabe. Muzyka na słuchawkach, tak, głośnik zewnętrzny, nie. Aparat o rozdzielczości 5 megapikseli wykonuje dobre zdjęcia, o ile mamy wyćwiczoną mocną rękę, która będzie absorbowała wszelkie drgania, bo czas naświetlenia zdjęcia i szybkość migawki jest słaba. Bardzo łatwo poruszone zdjęcia. Fotki w makro wypadają nadspodziewanie dobrze, kolory na nich są też akceptowalne. Gdy przychodzi nam fotografować większy plener lub obiekt w ruchu, to już nie jest tak dobrze. Lampa błyskowa często prześwietla zdjęcia, dlatego jeżeli ktoś chce zrobić E4 dobre zdjęcie, musi postarać się o niezłe warunki oświetleniowe. Filmy nagrywane w Full HD zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Jakość jest porównywalna co najmniej do urządzeń za 800 zł. Szkoda tylko, że stabilizacja obrazu działa bardzo agresywnie, przez co widać czasami pewne wpadki na klipach. Mimo wszystko, filmy na ogromny plus. Niestety podstawowa wersja Xperia 4 nie wspiera LTE. Dopiero model E4G jest wyposażony w moduł super szybkiego internetu, a szkoda, bo komfort przeglądania stron jak na budżetowe urządzenie jest wręcz bycze.
Strony renderują się w dobrym tempie, przechodzenie pomiędzy kartami jest płynne, czasami trochę trzeba się natrudzić przy cięższych portalach, ale na ogół jest fajnie. Podsumowując, Sony Xperia 4 jest przyzwoitym modelem w obliczu swoich konkurentów, którym jest na przykład Samsung Galaxy Core 2. Cena tego urządzenia jest bardzo przystępna i niewątpliwie będzie hitem na wiosnę u operatorów. Urządzenia do podstawowych zadań mogę polecić, ale osoby, które wymagają ciut więcej od smartfona niż SMS-y, rozmowy Facebook, Instagram, powinny dozbierać kilka złotych, choćby na mocniejszy model Xperii M4 Aqua. To tyle z mojej strony, dziękuję Wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod której możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszczam link do porównywarki cenowej. Po co przepłacać, skoro można kupić taniej? Tyczy się to również ofert operatorów, miksów abonamentów i tym podobne. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!